Witajcie bardzo, bardzo serdecznie na moim kolejnym filmie, który tak naprawdę stanowi, że to nie jest vlog, tylko raczej zaproszenie. Słuchajcie, temat jest taki. Zrobiłem film, vlog w temacie czasownik fahren i omówiłem jego trzy znaczenia. Tak, bo czasownik fahren ma kilka znaczeń, no wyciągnąłem według mnie takie trzy najważniejsze. I to jest czasownik, słuchajcie, który raz się może łączyć w czasie przeszłym z haben. Tak, może to jest możliwe. Na przykład ich habe gefahren, ale równie dobrze może być ich bin gefahren, którą wersję pewnie znacie, tą ich bin, nie? Myślę, że jest chyba tylko w szkołach, tylko one jest podawane. Tak, zrobiłem vlog z czasownikiem fahren, jego trzy znaczenia. Trzy znaczenia omówiłem w przykładach, jak znacie mnie. Premiera tego vloga będzie za tydzień. Natomiast, gdybyście już teraz chcieli ten film, vlog obejrzeć, to zapraszam do kontaktu. Jeszcze powiem, zanim przejdę do szczegółów, jak możecie to zrobić, jakie będziecie mieć tego plusy. Mianowicie to, że razem z linkiem, który wyślę do Was mailem, tylko musicie do mnie maila napisać oczywiście, w opisie macie napis, adres mojego maila, macie trzy plusy, trzy zalety, której normalnie nie ma przy oglądaniu moich filmów. Po pierwsze, będziecie mogli obejrzeć ten film bez reklam. No, jakiś tam plus, walor. Po drugie, razem z tym mailem, z tym linkiem do tego filmu, który wyślę Wam mailem, otrzymacie podsumowanie tego vloga w formie papierowej, w PDF-ie, do wydrukowania sobie. Czyli te zdania, te przykłady, które tam umieściłem w moim vlogu, znajdziecie w załączniku w tym mailu, który do Was wyślę, o którym za chwilę, który będziecie mogli sobie wydrukować w formie takiej tabeleczki i mieć to po prostu jako podsumowanie. Taka atrakcja. To jest atrakcja numer 2. I atrakcja numer 3 to jest możliwość dostęp przez tydzień, czyli do momentu premiery już oficjalnej, możliwość przez tydzień posiadania dostępu do mojej lekcji w Quizlecie, w aplikacji Quizlet, właśnie z tymi zdaniami z tego vloga. Czyli chodzi o to, że macie możliwość podsumowania, powtórki materiału, który jest we vlogu, w formie papierowej i cyfrowej, czyli w formie tego właśnie tej lekcji quizletowej. Wszystko to dostaniecie w mailu. Taka atrakcja. Mi się wydaje, że dosyć fajna. I teraz przechodzimy do warunków, jak to zrobić. Po pierwsze, musicie subskrybować mój kanał. Musicie być subskrybentami mojego kanału. I jeżeli chcecie dostać maila, stawiam warunek. Jeżeli chcecie dostać maila z linkiem do tego filmu, z linkiem do lekcji w Quizlecie, z podsumowaniem z tego vloga i z załącznikiem, z PDF-em z tych zdań, które użyłem, i jeszcze trochę więcej dam, nie tylko te, które są we vlogu, ale trochę więcej dałem, musicie napisać do mnie maila. Maila macie w opisie filmu i w pierwszym komentarzu tego filmu. Napiszcie do mnie maila i wystarczy, jak w tytule napiszecie swój nick na YouTubie, czyli pod jaką nazwą jesteście znani na YouTubie, nie? No, żebym mógł to zweryfikować, jakby sprawdzić, nie? I tylko tyle musicie. Możecie, oczywiście, że możecie. Mail do mnie i w tytule napiszcie swój link, swój nick, czyli nazwę użytkownika na YouTubie. I ja Wam automatycznie wyślę po pierwsze link do tego vloga o czasowniku fahren. Ten vlog trwa 17 minut. Po drugie
otrzymacie podsumowanie w formie papierowej w PDF-ie do wydrukowania z tego materiału z vloga. Czyli wiecie, pełna nauka. Full opcja. I trzecia opcja to jest link do lekcji quizletowej, w której możecie sobie ten materiał właśnie nie tylko w formie PDF-u, ale też w formie elektronicznej przerobić w formie takich fiszek. Taka atrakcja. To będzie trwało przez tydzień. Ja oficjalnie przez ten tydzień będę te rzeczy wysyłał wam. Natomiast jak już premiera będzie za tydzień, nie wiem czy w piątek, czy w sobotę, myślę, że w piątek, to wówczas już te oferty przestaną obowiązywać. To tylko będzie na ten tydzień. Natomiast gdybyście chcieli zawrzeć współpracę ze mną i mieć dostęp do tego Quizleta i do innych Quizletów, albo mieć podsumowania z tego vloga, albo z innych vlogów w formie papierowej, no to zapraszam do kontaktu. Forma Patronite, jest to na Patronite, tam w tych opcjach możecie też z tego korzystać. Chyba tyle. Dobra. Także dziękuję wam bardzo za uwagę. Bardzo było miło was spotkać. Poznać, o czym ten facet gada. Nie piłem. Zjadłem jabłko. Takie starszawe było to jabłko trochę. Dobrego tygodnia. Nie, przepraszam, dzisiaj mamy piątek, bo dzisiaj chcę to w piątek opublikować. Dobrego weekendu wam życzę. Pozdrawiam serdecznie. Jutro jestem w Krakowie. Jutro w sobotę, to jest 26 czy 27. Matko. Dajcie znać, gdyby ktoś był. A. Teraz widzę, że ostrość mi się dopiero chwyciła. Mam nadzieję, że się nie stało. Dziękuję wam, pozdrawiam i do następnego spotkania. Trzymajcie się, cześć.